Witam Państwa bardzo serdecznie na czwartkach literackich online. To jest oczywiście Szczeciński Przegląd Literacki Forma. I dzisiaj, proszę Państwa, naszym gościem jest Bogusław Kierc. Właściwie pana Bogusława nie ma co przedstawiać, ale dla formalności oczywiście muszę przedstawić. Pan Bogusław jest poetą, jest dramaturgiem, jest krytykiem teatralnym, literackim, jest aktorem, jest reżyserem, pedagogiem i muszę tutaj wtrącić akcent szczeciński. Był wieloletnim dyrektorem artystycznym Teatru Współczesnego w Szczecinie. To już spotykamy się po raz kolejny, bo ja pamiętam, pierwszy raz się spotkaliśmy, to był chyba 2009 czy 2008 rok, jak pan promował książkę o Wojaczku, biografię Wojaczka. Ja byłem wtedy magistrantem i pisałem pracę magisterską o Wojaczku. Nie miałem odwagi publicznie zadać pytania, ale podszedłem, pamiętam, w kuluarach po spotkaniach, to troszeczkę porozmawialiśmy, także ja bardzo wdzięczny jestem za tą rozmowę. Pan Bogusław oczywiście otrzymał bardzo dużo nagród, między innymi jest odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Przypomnę, że jeden z pana ostatnich tomów, Ja ten tamten, to jest 2018 rok, znalazł się w finale Nagrody Poetyckiej Orfeusz imienia Gałczyńskiego. My rozmawialiśmy ponad rok temu, omawialiśmy pana poemat Notes Prospera. Pamiętam piękna rozmowa na temat burzy Szekspira. Jeszcze nie było pandemii, to w Domu Kultury 13 Mus bezpośrednio normalnie rozmawialiśmy. A dzisiaj będziemy promować pana najnowszą książkę zatytułowaną Płomiennie obojętny. O chłopcu, który chciał być Bogiem. To jest książka o Przybosiu, ale od razu powiem, że to nie jest tylko książka dla miłośników Przybosia, chociaż dla takich jak najbardziej też, ale to jest książka dla wszystkich, którzy kochają poezję, bo pan bardzo głęboko wchodzi w tą poezję i widać tą miłość po prostu do literatury, do wierszy u pana. Ja od razu się przyznam, że zdecydowanie wolę czytać takie książki, które mają emocje, są głębokie, a nie monografie naukowe, które często są pisane z takim dystansem, gdzie nie można tych emocji wyrażać, no nie, bo to już są takie przepisy. Także witam pani Bogusławie bardzo serdecznie. I ja z serdecznością kłaniam się. I od razu może zadam takie pierwsze pytanie właśnie dotyczące tej pana najnowszej książki. Dla mnie to jest też taki rozbudowany esej, bardzo intymny, który pan toczy tutaj, dialog właśnie z Przybosiem. To myślę jeszcze w rozmowie wyjdzie, ale takie pierwsze pytanie bym zadał właśnie, dlaczego Przyboś? Jakie były pana początki fascynacji Przybosiem, którego pan nazywa mistrzem? Pytanie, dlaczego Przyboś? Było mi często zadawane. Ono nawet bywało w takiej formie, co ja zawdzięczam Julianowi Przybosiowi. Ja na to pytanie odpowiadałem krótko. Życie. Może się to wydać takim emocjonalnym, ja wiem, egzaltowanym przesadnym nazwaniem tego, czym było dla mnie najpierw spotkanie poezji Juliana Przybosia, potem samego Juliana Przybosia, ale mówię o tym konkretnie, to znaczy mówię o sprawie, nieładne słowo, ale niech ono padnie, skuteczności poezji, oddziaływania poezji, tego, co poezja może zrobić z człowiekiem i konkretnie, co zrobiła ze mną. Zanim ta taka bliskość mi się objawiła, byłem kształcony właściwie, no tak jak zazwyczaj w liceach się to dzieje, może z tą różnicą, że byłem w liceum plastycznym, więc trochę inaczej formowała się wrażliwość na obraz, na, wiem,
to, co jest walorem estetycznym, ale poeci, których poznawałem, byli dość odlegli od Juliana Przybosia, już nie mówiąc o tym, że wśród nich był Gałczyński, którego do dzisiaj mogę cytować w bardzo obszernych fragmentach, mogłaby to być mówiona antologia. I sam tęskniłem do takiego wyrażenia siebie w poezji, ja mówię o moich początkach, które jednocześnie byłoby zmysłowe, i takie iluminacyjne, epifanijne. Ale Juliana Przybosia poznawałem w liceum z opowieści jako mądrale, jako tego, który wie najlepiej. Sporo anegdot, czasami bardzo smakowitych i właściwie przyjaznych Przybosiowi poznawałem. Niemniej był to ktoś, który, no, który jest w oczach innych mądrali, przemądrzały. I mając taki obraz Juliana Przybosia, dostałem kiedyś na zakończenie roku szkolnego książkową nagrodę, którą sobie bardzo cenię do dzisiaj. To była teoria widzenia Władysława Strzemińskiego z przedmową Juliana Przybosia, gdzie Julian Przyboś pisze o unistycznym widzeniu, o rysunkach Strzemińskiego. Ja wówczas licealista, świetnie obeznany ze sztukami pięknymi, czytając tego Przybosia, no właśnie tak sobie myślałem, tak, ty to widzisz, bo tylko ty to widzisz. Ale jednocześnie to, co uderzało mnie, ten typ patrzenia na malarstwo, mocno we mnie wniknął. I może na tym by się skończyło, a może nie, gdyby nie fakt, że w bardzo nieodległej w czasie sytuacji przeczytałem w Życiu Literackim, wtedy ten tygodnik był przez nas dość wiernie i z zainteresowaniem czytany, wiersz Juliana Przybosia, wstęp do poetyki. Rymy lęgną się w słuchu, ale moje słowo jest światło czułe i staje się cichsze, kiedy słońce nie świeci. Mógłbym cały wiersz tutaj przytoczyć. Byłem wstrząśnięty, ponieważ przeczytałem w tym wstępie do poetyki to, co chciałem, nie wiem, wysłyszeć, wydobyć ze świata, który mnie otaczał. W każdym razie było to pierwsze bardzo mocne uderzenie. Niewiele później, przeglądając w księgarni grzbiety tomików poezji, natknąłem się znowu na nazwisko Juliana Przybosia na grzbiecie Próby całości. Przejrzałem w księgarni te próby całości i z tego tylko takiego wertowania objawił mi się poeta, o jakim właściwie marzyłem. To było coś nieprawdopodobnego. To było właśnie to coś tak wszechogarniające, że potem już wczytując się w te wiersze Juliana Przybosia, zachwycając się nimi, a właściwie przeniknięty nimi, bo to we mnie było prawie dzikie. Niesłychanie zmysłowe, powiedziałbym w innych kategoriach eidetyczne,
pomyślałem, że właściwie to, co sam pisze, powinien ocenić ten, który no, w mojej hierarchii stał najwyżej. No i ośmieliłem się na coś, na co później trudno byłoby mi się odważyć. Nie wiem, to napisałem do Juliana Przybosia list i wysłałem mu te moje pierwociny poetyckie. Czekałem na odpowiedź właściwie tylko tyle, ile chodzi poczta. Znaczy tyle, ile Julian Przybosz miał przeczytać list i potem odpowiedzieć. To, co przeczytałem, zupełnie mnie oszołomiło. Ja nie spodziewałem się, że Julian Przybosz raczy odpowiedzieć na mój list, a to nie był ton tego, który raczy odpowiadać na list. Właściwie mogę bez przesady powiedzieć, że czytałem ten list tak, jak czytałem listy miłosne od mojej ukochanej. Właściwie to miało takie znaczenie. Tam gdzieś w mojej pierwszej książce zatytułowanej Przybosz i zwierzam się z mojej tej dzikiej reakcji, kiedy poszedłem w pola i rzucałem się z pagóra w trawę z tej ogromnej radości. I tak się zaczęła nasza korespondencja, a ponieważ wkrótce Julian Przybosz odpowiedział znowu na mój list kartką i taką uwagą, że jeżeli będę kiedyś w Warszawie, to żebym zadzwonił do niego. Ja z tej możliwości skorzystałem natychmiast. Zadzwoniłem do Juliana Przybosia i specjalnie pojechałem do Warszawy, żeby się z nim spotkać. I to spotkanie było tak niezwykłe w swojej bezpośredniości. Spotkaliśmy się w Domu Literatury. Julian Przybosz czekał na mnie, wiedział, o której tam będę. I spotkaliśmy się tak, jakbyśmy się już od bardzo dawna znali. Wtedy także zaprosił mnie do siebie do domu, mieszkał wtedy na Górskiego i wówczas poznałem Utę, która wróciła z przedszkola, jakkolwiek Utę znałem troszeczkę wcześniej z takich pokazów telewizyjnego baletu, który się chyba nazywał Piruecik, ale moje bezpośrednie spotkanie z Utą, z panią Danutą właśnie wtedy nastąpiło. Pamiętam, jak wabił Utę, żeby się ośmieliła przyjść, taką żabką skaczącą. Uta weszła. Wtedy także przeczytał mi Chowankę, jeszcze niedrukowany wiersz, niesłychanie ważny w twórczości Juliana Przybosia. No widzę, że się rozgadałem, ale to jest cały ciąg. W każdym razie chłonąłem poezję Juliana Przybosia zmysłami, umysłem. Wiedziałem, że również jakieś moje normy etyczne, ontologiczne były konfrontowane z tym, co by o tym moim zachowaniu, moim postępku powiedział Julian Przybosz. To jest bardzo ciekawe, co pan mówi. Z wielkim zainteresowaniem słuchałem, bo ja też świeżo jestem akurat po rozmowie z Utą Przybosz, co panu wcześniej przed nagrywaniem mówiłem. To od razu, jak pan tutaj pociągnął ten wątek Przybosia, bo pan miał zaszczyt tutaj znać go osobiście,
Jakim rozmówcą był Julian Przyboś? Bo pan się z nim zaprzyjaźnił, ale co można o nim właśnie powiedzieć jako o przyjacielu czy takim no, dobrym koledze? Takim starszym oczywiście, bo też mistrz jednocześnie był mistrzem dla pana. Zdecydowanie tak, ale kiedy mówimy o przyjacielu, oczywiście nigdy bym się nie ośmielił wtedy, jeszcze kiedy spotykaliśmy się z Julianem Przybosiem, powiedzieć: Julian Przyboś, mój przyjaciel. Jakkolwiek od razu tego pierwszego dnia, kiedy spotkaliśmy się tam w Domu Literatury, Julian Przyboś zaprosił mnie na obiad, przedstawiał mnie swoim kolegom, innym poetom, których znałem z podręcznika. Czułem się trochę jak młody biblijny Józef w swoim śnie, kiedy mu się te snopy kłaniały. Dla mnie to było coś niesamowitego i Julian Przyboś, przedstawiając mnie, mówił: jesteśmy w przyjaźni. Mocno pamiętam to określenie, bo dla tego młodzieńca, tego licealisty, było ono jakimś rodzajem naznaczenia, błogosławieństwa. Podobnie przeżyłem trochę wcześniej dedykację innego bardzo mi bliskiego poety, Jerzego Ficowskiego, który zadedykował mi swoje amulety i definicje, młodszemu, w nawiasie odrobinkę, koledze, więc również to poczucie bycia kolegą Jerzego Ficowskiego i byciem w przyjaźni z Julianem Przybosiem, takie było no, dla mnie, ja wiem, głęboko przemieniające. I teraz odpowiadam na pytanie, jak to było w rozmowach. Od razu w pierwszej rozmowie, kiedy opowiadaliśmy sobie o różnych naszych chłopięcych doświadczeniach, jak one były zbliżone, to coś takiego, z czym miałem kłopot, kiedy później pisałem, kogo ja spotkałem, czy spotkałem starego poetę, bo dla mnie nie był starym poetą nawet wtedy, kiedy już dobiegał siedemdziesiątki, której nie dożył. A tym bardziej wtedy, kiedy ja znałem go z widzenia tylko z fotografii w wierszach zebranych, wydanych w Piwie. I nie pamiętam, czy w jakimś podręczniku była jego fotografia. Zaskoczył mnie ten, którego zobaczyłem, siwy pan, ale nie mógłbym o nim powiedzieć jako o starszym panu. Właściwie było w nim coś takiego wewnętrznie, w najlepszym tego słowa znaczeniu, zawadiackiego, chłopięcego. I kiedy opowiadaliśmy, nie pamiętam, żebym odczuwał jakiś rodzaj takiego, nie wiem, takiego związania, że właśnie w tej chwili rozmawiam z największym poetą. Dla mnie to w ogóle nie budziło żadnych wątpliwości. W takiej hierarchii mojej to ja prawie rozmawiałem z Panem Bogiem.
Ale to była zawsze rozmowa bezpośrednia, kiedykolwiek rozmawialiśmy. Te rozmowy były bezpośrednie, bardzo często dowcipne, ale też pamiętam już, kiedy byłem na studiach i spotkaliśmy się w Krakowie i wieczorem umówiliśmy się w kawiarni hotelu Krakowia. Rozmawialiśmy i w pewnym momencie powiedział do mnie: wiesz, ja już nic mądrego dalej nie powiem. I tyle. I zostało, na tym nasze spotkanie zakończone, bez żadnego krygowania się, bez mówienia tego, a no to może byśmy, nie. Rozmawialiśmy tyle, ile rozmawialiśmy, a teraz kończymy. Więc zarówno w takich relacjach, jak również w takiej innej, którą opisałem, jak przyleciał do Wrocławia, mówię przyleciał, dlatego że prosto z lotniska autobus wiózł pasażerów akurat pod dom, w którym wówczas mieszkaliśmy, bo tam było biuro lotu, więc było blisko do nas, bo wystarczyło tylko po prostu wyjść z autobusu i wejść do bramy, zaraz mnie zapytał, gdzie tu jest najbliższa kwiaciarnia, ponieważ koniecznie chciał kupić bardzo piękny bukiet róż dla Danusi, mojej żony, bo przyszedł zobaczyć naszego pierworodnego Miłka. No i kiedy wszedł i zobaczył go w łóżeczku i powiedział: wspanialec. No więc tak ja potem również wspanialcem nazywałem Juliana Przybosia. I to również i w tych listach, w których interesował się, jak wygląda nasze życie rodzinne, jak sobie Danusia radzi. Potem, kiedy już się urodziła Julia, było to cały czas takie bardzo czułe, bardzo, bardzo tkliwe. Także ja mogę mówić o Julianie Przybosiu właśnie jako o kimś takim. Zawsze śmieszyły mnie te portrety, które znałem od innych portrecistów, gdzie był Kostyczny, gdzie jakiś Zasadniczy. Nie, nawet jak opowiadał o swoich przygodach alpejskich, jak to ścigał piękną łanię na nartach, czy też jak próbowałem mu dotrzymać kroku, bo chodziliśmy, spacerowaliśmy w takim pobliskim parku, tam gdzie w tej chwili jest teatr Lalek Wrocławski, że wiadomo było, zrobił parę kroków i zaraz był zwrot, potem znowu parę kroków i zwrot. Tak samo jak pamiętam go wiosną, w maju chyba, wszedł w takim rozwianym prochowcu z bukiecikiem konwali w rękach. Taki jego portret. Bardzo ciekawe, bo rzeczywiście no, moim marzeniem by było też przeprowadzić wywiad z Przybosiem, ale niestety to już nie będzie możliwe, jak z wieloma wybitnymi poetami, ale to świetnie właśnie, co pan opowiada, jak można tego Przybosia sobie przybliżyć. Od razu się zapytam, bo pan napisał tą książeczkę Przyboś i, ten spójnik i jest taki istotny w twórczości Przybosia. Wiemy, że z gramatyki opisowej, że on oznacza wynikanie, zresztą pan pisał o tym w swojej książce tutaj, Płomiennie obojętny. Natomiast co się
w panu zmieniło od momentu napisania tego Przybosia i do tej książki, która jest właśnie sumą pana przemyśleń na temat Przybosia. Ja tu się zgadzam z Piotrem Matywieckim w 100%, co pisze w tym blurbie. I od razu się pana zapytam, bo ta książeczka Przyboś i miała też recenzje krytyczne. Jak pan wówczas jako młody człowiek reagował na krytykę? No, pewnie to, co mnie w moich oczach karykaturowało, czy karykaturyzowało, było mi niesympatyczne. Znaczy, ja mówię w moim odczuciu. Jakkolwiek z moimi wieloma oponentami parę lat później radbym się zgodził. Mój stosunek również do tamtej mojej egzaltacji był bardzo później powściągliwy. Trochę inaczej myślę o tym dzisiaj. To znaczy myślę, że pozostało świadectwo takiego czytania, takiego bycia, takiej radykalnej wiem jak to nazwać normy, chociaż słowo norma życiowa jest tutaj słowem nieodpowiednim, ale takiej zachłanności i takiego przekonania, że poezja jest najważniejsza. W życiu spotkałem właśnie dwóch takich poetów, dla których racja poezji była racją życia. To był właśnie Julian Przyboś i potem Rafał Wojaczek. I kiedy odnosili się inni do mnie bardziej powściągliwi, bardziej ode mnie racjonalni, no trudno mi się było nie zgodzić z nimi później, ale wtedy jednak byłem przekonany, że ten Przyboś i jest książką ważną, już nie mówię o czymś takim, że jest takie zjawisko jak pycha młodzieńcza. Ta pycha, mimo że pewnie bym się do niej nigdy nie przyznał, była dość mocno w tamtym autorze tej książeczki posunięta. No już nie chcę przytaczać tytułu eseju o Arturze Sandauerze, czy o polemizowaniu z Jerzym Kwiatkowskim. A ten taki właściwie zasadniczy esej Między słońcem a dnem kielicha kwiatu zawiera sprawy, które akurat udało mi się również przedstawić Julianowi Przybośowi. Jeszcze zdążyłem przed opublikowaniem tego eseju i no, odpowiedź Juliana Przybosia bardzo wiele mówi, kiedy powiedział, że odczytuje we mnie swoje alter ego. To dla mnie było bardzo ważne, bo no tam zresztą w tej ostatniej książce jest przekorny tytuł o chłopcu, który chciał być Przybosiem. Ale sprawa tego i to jest to i ze znaku dodatniego, gdy wszystko mija, jest zawsze po wszystkim, po tobie i po mnie dalsze i nad otchłanią. Ja wtedy jeszcze nie czytałem Rosenzweiga, ale po latach, no gdyby się tak zdarzyło, że przeczytałbym Rosenzweiga, ale nie było wtedy tłumaczeń, więc to było na pewno niemożliwe, nawet gdybym dotarł do tego, a poza tym no, nie takie były moje zainteresowania. Jest to bardzo istotne
z tego punktu widzenia, z którego Rosenzweig to i rozważa, ale mogę powiedzieć, że tamten młodzieniec, tak, no to w tej chwili za dorośle w stosunku do niego brzmi, ale fenomenologicznie to odczuwał. Czym jest to i? To i również wynikające w sposób zupełnie niesamowity w widzeniu Mickiewicza. A więc wydawało mi się, ja wtedy z Julianem Przybosiem rozmawiałem na temat tego i mu powiedziałem, że ja odczuwam to i jak przestrzeń między dłonią Archanioła Gabriela a dłonią Marii w zwiastowaniu Botticellego. Dla mnie to coś tam się stało, to i to, co doprowadza do tego i do tego zetknięcia. Tak to wówczas czułem. Stąd, mimo że różny był mój stosunek do tego emfatycznego, egzaltowanego młodzieńca, który byłby obrażony na mnie, gdyby wiedział, że ja go tak widzę. Teraz się trochę zmienia, ponieważ no, zdaję sobie sprawę, że bez tamtego dokumentu, takiego czytania poezji, takiego bycia wobec niej i takiego stosunku do Juliana Przybosia, pewnie nie byłaby otwarta ta jedna z możliwości czytania i tej poezji, i rozumienia tego człowieka, tego jego zamachu na wszystkość. Panie Bogusławie, kluczowe tutaj w Pana książce jest to doświadczenie mistyczne, o którym Pan opisuje, bo Przyboś jako kilkunastoletni chłopak no, doznał wizji anioła, tak? I to jest takie pytanie, na ile to mistyczne doświadczenie wpisało się w twórczość Przybosia i czy Przyboś był rzeczywiście takim wybrańcem, kimś byśmy powiedzieli naznaczonym przez Boga, bo on miał takie epizody profetyczne, tak? To jest ważny motyw, myślę, on jest kluczowy. Zacząłem się zastanawiać nad tym faktem tak najmocniej wtedy, kiedy byłem już po lekturze książek księdza Sedlaka, a kiedy czytałem Homo Electronicusa, nie wiedziałem, że autor jest kapłanem, zupełnie, tam nic na to nie wskazywało, natomiast moja taka konstatacja po przeczytaniu tej książki była, że to jest jedna z najwspanialszych książek przekonujących do zmartwychwstania. Ponieważ ten bioelektroniczny model świata, również model świadomości, ogromnie mnie przekonywał, a chcę powiedzieć, że to było jeszcze w tych latach mojej apostazji, ale niezależnie od tego, jak te lata przebiegały, fakt ważności dla mnie tekstów biblijnych, czy w Nowym Testamencie, zwłaszcza świętego Jana, i kiedy jakoś mi się tak łączyły wypowiedzi Sedlaka, świętego Jana i Juliana Przybosia, stało się dla mnie uderzające, że sobie pomyślałem, że właściwie, tak to teraz nazwę, te Ewangelie światła
łączę z nimi, że gdybym tak chciał powiedzieć, jak te lektury przez siebie przyświecają, to nie popełniłbym nadużycia, bo teraz można by o tym mówić inaczej, ja mówię teraz o tych latach, kiedy już po tej mojej apostazji wróciłem do Kościoła, ale wydaje mi się, że rację miał, głęboką rację miał mój wspaniały katecheta, bo rzeczywiście miałem takie szczęście do cudownego katechety, który sam był jednym z najwspanialszych teatrów jednego aktora. Tak muszę o nim mówić, tak jak się potem mówiło o Siemionie czy Danucie Michałowskiej, że czekaliśmy w okresie świąt Bożego Narodzenia, kiedy nam zagra Jasełka. Grał wszystko. To był wspaniały teatr, jednocześnie mądrość tego człowieka, mówię o już świętej pamięci księdzu Józefie Dowsilasie, też bliskim przyjacielu Karola Wojtyły. To na ten temat też można dużo mówić. Człowieku o wielkiej kulturze, o ogromnym poczuciu humoru. I ja jako dziecko byłem postrzegany jako taki, taki, może za dużo powiedziane, proroczek, ale chłopczyk o bardzo szczególnej religijności. I zaskakujące było to moje odstępstwo później. Mamusia była przerażona prawie, że zwierzyła się z tego mojemu kochanemu katechecie. On powiedział, spokojnie, niech idzie. To jest jego droga i jak wróci, to wróci. Tak. To było mi bardzo potrzebne. Znaczy tam bardzo sobie cenię ten czas, tę przełęcz, ale w żadnym wypadku intensywność czytania Juliana Przybosia i nie była słabsza od tej, która nastąpiła potem, po powrocie, i to też, chcę to jasno powiedzieć, nie było moim nigdy zamiarem nawracanie Juliana Przybosia i szukania tego typu argumentów, bo one były, ja czytałem właściwie w dużym stopniu, mógłbym powiedzieć, że to Julian Przyboś mnie utwierdzał w takiej wizji świata czy wszechświata. I to jego doświadczenie, aż byłem dziwiłem się sobie, że ja tego nie zauważyłem wtedy, że to mnie nie zaskoczyło to, o czym on pisał. On też starał się tak pisać, żeby nie odsyłano go do czubków, ale zdarzyło mi się również rozmawiać w tamtym czasie z inną osobą, która opowiadała mi o swoim spotkaniu z aniołem czy z aniołami, bez żadnej egzaltacji, w sposób absolutnie konkretny. To była już bardzo starsza pani, nauczycielka, też bardzo dowcipna. Poznałem ją, kiedy już była dobrze po 80. I zacząłem czytać wiersze Juliana Przybosia, również pamiętając o tych jego doświadczeniach i nie pomijając tego kontekstu,
I nagle zobaczyłem to, co zobaczyłem. No, no, to jest takie, jakie jest. Tam niczego dopisać już nie można, ani wykreślić nie można. Przybór, jaki jest, każdy widzi. Tutaj można by trochę inaczej, nieironicznie i niezłośliwie cytować Miłosza, a Przyboś został tak, jak był Przybosiem, tylko że to był i został ta przybosiowość, ta głębia, ta, która bierze się aż od tego wczesnego dzieciństwa, od tego, kiedy tam to ja, a to wszystko zobaczył, kiedy takie były te jego doświadczenia. A ponieważ w dużej mierze współmierność tych doświadczeń, to co opowiadałem trochę wcześniej, jak się sobie zwierzaliśmy z tych chłopięcych spraw, była tak bliska, że mogłem również myśleć o tym, co fenomenologia nazywa wczuciem, to o czym tak mocno pisała Edyta Stein, czy nawet z zupełnie innego krańca ujmujący to Ingarden, nie mówiąc o Husserlu. Bo właśnie jak czytałem pana książkę, to tak zacząłem się zastanawiać, czy w tym Przybosiu nie tliły się jakieś takie pierwiastki świętości. Bo też jest ciekawe pytanie, jakbym zadał, jaki jest stosunek Przybosia w ogóle do religii. Bo pan pisał, że to jest właściwie dziwny ateista, on dokonał takiego aktu młodzieńczej apostazji, byśmy powiedzieli, tam jest ten motyw z zabiciem Boga, tak, zabij. Tak, wspaniały. Tak, powtarza. Natomiast słowo Bóg wydaje się, że dla niego było niewygodne. On raczej unikał, nie, tego słowa. Unikał tego słowa, podobnie jak unikał słowa śmierć. To były takie dwa niewygodne dla niego słowa. Jeżeli mówił o Bogu, to najchętniej o Bogu Apollinie, czyli Bogu pisanym małą literą. Ale jego ta młodzieńcza nienawiść, bo nawet tak by można powiedzieć, ta nienawiść do Boga ma bardzo, bardzo ciekawy znak, ponieważ no, trudno nienawidzić kogoś o istnieniu, kogoś wątpi, czy też w ogóle nie bierze się tego pod uwagę. Nie można krzyknąć zabij do pustki, do niczego czy do nikogo. To jest konkretnie adresowane. Zabij. Już nie mówiąc o wszystkich innych konkretach, jakie w tym poemacie się pojawiają. Czy też w różnych momentach, kiedy opowiada o matce, czy kiedy pisze o swoich przeżyciach, czy katedry w Chartres, czy Notre Dame. To są fenomeny, które jednocześnie go przerastają, a w jakiś sposób wtapiają się w niego, wbijają się w niego. Myślę, to byłaby bardzo taka fascynująca rozmowa z Utą, bo dla mnie to, co się przejawia często w poezji Uty, jest pierwiastkiem tym, ja nie wiem, zbyt hardo zabrzmi, ale tak jak się mówi w fizyce o elektronach walencyjnych, że tutaj krążenie tego, wydaje mi się, żywe, czyli gdybym odnosił to do tego, o czym pan powiedział, o świętości,
Może nie odważyłbym się tego tak nazywać, natomiast to jest problem, który teraz mi się nasuwa, ale nasuwa mi się dlatego, że mam w rękach i wracam do bardzo niezwykłej książki Marleny Krupy W poszukiwaniu luminozum o śladach obecności doktryny i poezji świętego Jana od Krzyża w polskiej sztuce. Tu głównie zajmuję się literaturą i teatrem, ale wspomina Micińskiego i to jego przedziwne doświadczenie właściwie, doświadczenie, które można by nazwać negatywne, ale ono w jakiś sposób uzdatnia człowieka do tego, co jest, no, jak teraz mi takie słowo przychodzi na myśl, co jest wdaniem się w te rzeczywistość świętości, ale ja mówię o takim rozumieniu świętości, jak jest w Starym Testamencie. Bądźcie świętymi, jak ja jestem święty. Czy tak jak święty Paweł do tej wspólnoty zwracał się jak do świętych. To znaczy idzie mi o nie to, co w potocznym pojmowaniu traktujemy jako świętość, która musi być potwierdzona, czy o czymś, co jest wyniesieniem na ołtarze, znalezieniem miejsca w kalendarzu, ale mówię o tego typu świętości, jako o duchowej dyspozycji, o tym, co no, właściwie od razu jest w sobie eschatyczne, bo nie chcę powiedzieć eschatologiczne, czyli co przekracza granice danego nam doczesnego doświadczenia, nie negując go, a właściwie eksplorując je, ale eksplorując z tą świadomością szerszej płaszczyzny, takiego wszechkosmicznego widzenia, przy czym znowu mówię nie o czymś, co jest jakimś fantazmatem, utopią, raczej tutaj odwoływałbym się do naukowej powściągliwości księdza Michała Hellera. Bardzo dobrze, że Pan przywołał ten motyw ze świętym Janem od Krzyża, bo mnie fascynuje to pojęcie, które on ukuł, ciemna noc duszy. Bo rzeczywiście w twórczości Juliana Przybosia mamy tą opozycję jasność-ciemność, bo rzeczywiście Julian Przyboś nam się kojarzy z jasnością, jako ten niosący światło, ten wątek prometejski jest bardzo istotny, ale ta jasność też jest związana z pewnym przerażeniem, bo człowiek no, stoi zachwycony wszechświatem, tym kosmosem, ale jest jednocześnie przerażony. I czy możemy kontemplować, czy interpretować poezję Przybosia właśnie w kontekście ciemnej nocy duszy świętego Jana od Krzyża? Pewnie odpowiadając na to pytanie, nie uniknę stronniczości, bo o tym, jak ważny jest dla mnie święty Jan od Krzyża, wielokrotnie pisałem. Co więcej, nawet w Płomiennie obojętnym jest również wiązanie pewnego aspektu i doktryny, i poezji świętego Jana od Krzyża z wizją poetycką Juliana Przybosia, ale niezależnie od tego, jak bardzo może to być odpowiedź stronnicza,
Tak, wielokrotnie, gdybym chciał zrobić teraz taką tendencyjną analizę i szukać analogii, na pewno bym je znalazł. To znaczy, znalazłbym coś, co ma smak nocy ciemnej i zarówno przede wszystkim nocy ciemnej duszy, czy nocy ciemnej ducha. Trudniej byłoby mi szukać nocy ciemnej zmysłów, jakkolwiek i to bym znalazł, bo nawet nie musiałbym szukać bardzo wstecz, bo znalazłbym to w próbie całości. W wielu wypowiedziach Juliana Przybosia, jakkolwiek gotów jestem przyjąć, że on sam mógł nie czytać, nie przypominam sobie, żeby gdzieś wspominał o lekturze pism świętego Jana od Krzyża. Nie wiem, nie potrafię się do tego odnieść. Ale tak jak pan zasugerował, ta noc ciemna jest obecna i noc właśnie w takim ujęciu, ona jawi się tam expressis verbis. Wiele takich wierszy można by zacytować. O, widzi pan, bardzo dziękuję za tą odpowiedź, bo to mnie ciekawiło, to mnie fascynowało. I od razu, jak już jesteśmy w kręgu właśnie tego mistycyzmu całego, na ile Przyboś fascynował się słowackim mistycznym, bo pan tutaj też pisze, że był taki okres w życiu Przybosia, to była chyba druga połowa lat 50., kiedy on chłonął słowackiego. On czytał całymi dniami, nawet nocami siedział i po prostu nad tymi pismami słowackiego, bo Słowacki miał ten okres mistyczny taki wyraźny i na ile to właśnie zainspirowało Przybosia, bo pan też się odwołuje do innych romantyków, do Mickiewicza, pojawia się też Norwid, to jest ciekawa ta tradycja, żeby ją uruchomić. Wydaje mi się, nie mogłem się nie uśmiechnąć znowu do tego młodzieńca z Przybosia i, który bardzo wcześnie był zafascynowany Słowackim. No, najlepszy dowód, co dzisiaj może mnie właściwie nie wiem, niegrzeczny byłbym wobec samego siebie, gdybym powiedział, że to mnie śmieszy, że dwunastolatek mówił na konkursie recytatorskim testament mój. Wystarczy usłyszeć, jak to brzmi w głosie tego dwunastoletniego chłopca. Oczywiście był nagradzany za to, był bardzo chwalony, ale jak to się stało, że ten chłopczyk dwunastoletni był przejęty takim wierszem? To jest od razu od pierwszych słów. Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami, gdy mi kto szlachetny nie był obojętny. Dziś was rzucam i dalej idę w cień z duchami. I teraz zobaczyć ten podmiot. No ale tak było. Ja czytałem i Słowackiego, i Mickiewicza jako dziesięciolatek. Również wtedy czytałem Beaty Kszczęci. I Słowacki mnie przepalił. Zająłem się, tak jak się coś zajmuje, ogniem słowackim. No już teraz, jak powiedziałem, zająłem się ogniem, od razu mi wybłysło pióro z ognia Juliana Przybosia, ten cykl jego poematów, że ta
bliskość Słowackiego i Przybosia, rewelacyjność Słowackiego nie mogła znaleźć, nie znaleźć takiego mocnego refleksu również w czytanej przeze mnie poezji Przybosie. No a potem, kiedy on sam o tym pisał i sam się do tego doświadczenia odwoływał, tak, to nie tylko w tych wierszach, gdzie on wprost mówi o Słowackim, gdzie go przywołuje, gdzie właściwie odczuwa niemal to samo, to znaczy mówię, czy tak samo, bo tak przecież jest w owym Halcyonie, niezwykłym wierszu. Czy, no tu mógłbym na wiele takich tropów Słowackiego wskazywać, ale myślę, że doświadczenie mistyczne, do którego sam Julian Przyboś się nie przyznawał i przyznawał, bo on w wyznaniach się jakoś do niego nie przyznawał, mimo że wbrew jego woli czasami to przemykało, bo tak jak pisał o spotkaniu z matką we śnie, czy jak pisał o swoim doświadczeniu Brugi. No mnóstwo tu takich przykładów można by cytować. To jednak do tego doświadczenia mistycznego, czy zbliżonego do mistycznego, może tak, bo to no, też nie odważyłbym się wprost nazywać tego doświadczeniem mistycznym, niezależnie od wypowiedzi ludzi mądrzejszych ode mnie, myślę o rozmaitych filozofach francuskich, na temat zbieżności mistycyzmu i poezji. Ale to jest niewątpliwe i sądzę, że lektura Słowackiego mogła Przybosia w tym utwierdzać, że ona była bardzo mocna, tak samo jak lektura Mickiewicza, ale to jest zupełnie innego typu doświadczenie. Przy czym Przyboś się broni, bo on tam stara się dowodzić, że Bóg Słowackiego jest Bogiem kreacji poetyckiej. No można sobie to tak nazywać dla bezpieczeństwa. Chętnie bym o tym dalej z Julianem Przybosiem w jakiś sposób dalej z nim rozmawiam o tym, ale ja jestem przekonany o głębokości tego mistycznego doświadczenia Słowackiego w duszy i w umyśle, a także w zmysłach, w tym, co święty Jan od Krzyża nazywa zmysłami duchowymi, bo tym był Julian Przyboś bardzo mocno obdarzony. Panie Bogusławie, pan oczywiście głęboko tutaj wchodzi w problematykę metafizyczną w swojej książce i właśnie na pewno pan jako poeta też czynny ma tą świadomość, że język jest bardzo niedoskonałym narzędziem do wyrażania w ogóle przeżyć metafizycznych, bardzo słabym, trzeba go oszukiwać, żeby pewne rzeczy wydobyć. Natomiast ja się zacząłem zastanawiać, czym jest metafizyka w poezji, czy w ogóle może w literaturze, czy to jest to urzeczywistnianie jak elementów świata niepochodzącego z tego świata na tym świecie. Bardzo często wydaje mi się, że tak. Gdybym miał mówić o moim własnym doświadczeniu poetyckim, to mówiłbym o tym odważniej. Bo
jest jakieś takie bardzo pociągające, a jednocześnie rozwibrowujące, jeżeli mogę takiego niezręcznego neologizmu użyć, łączenie wypowiedzi Jezusa, że królestwo moje nie jest z tego świata, a jednocześnie kiedy przekonuje o tym, że Królestwo Boże jest tutaj, że ono już jest, czyli ta osmoza, jeśli zgodzimy się nadal nazywać to królestwami, a jak myślę o królestwie, to od razu myśl mnie odsyła do mistrza Eckharta i do tej jego przepięknej bajki o tym, jak spotkał tego nagiego chłopca, którego chciał przyodziać i który mu odpowiedział, że jest królem, a nie może przyjąć żadnej szaty, bo inaczej nie byłby królem. Więc to ogołocenie, które znowu nas zbliża do świętego Jana od Krzyża. Jeżeli w taki sposób pojmiemy oba pojęcia królestw, że to jest to, co o czym Mickiewicz mówi w widzeniu, że ziarno duszy nagie pozostało. Byłem jak ten, co się ze snu budzi i tak dalej, i tak dalej. Że to jest coś takiego, i tu pozwolę sobie na dużą dygresję, już i tak ciągnąc ten poemat dygresyjny nadmiernie, że którąś tam rocznicę, to było wiele lat temu, mickiewiczowską, odbywała się konferencja naukowa we Wrocławiu i zaproszono na tę konferencję profesora Janusza Sławińskiego, co było zrozumiałe, tylko że zaproszenie poszło do Polskiej Akademii Nauk i rzeczywiście zostało odebrane przez profesora Janusza Sławińskiego, tyle że bioelektronika. Trochę się zdumiał, że go zapraszają, ale ponieważ jest miłośnikiem literatury bardzo zachłannym, więc myślał, że może jest jakiś sens w tym, że zapraszają kogoś takiego. Przyjechał i przygotował sobie wspaniały referat o widzeniu Mickiewicza. A ponieważ sam się interesował tym czymś, co można nazwać śpiewem śmierci, to znaczy mogę żartobliwie powiedzieć, że dzięki niemu w jego pracowni słuchałem śpiew konających drożdży przy zamienianiu sygnałów tam fotonicznych na fotofoniczne czy na foniczne. No nie będę tutaj jako ignorant się w to wdawał. Niemniej on za swoją ambicję wziął udowodnienie, że widzenie Mickiewicza nie jest utworem, który buja w obłokach i jest tylko wizją poetycką, ale że te wizje da się uzasadnić bioelektronicznie i on to uzasadniał. I to było niesamowite. I teraz dlatego o tym mówię, że kiedy wspomniałem osmozę tych królestw i czy rzeczywiście poezja, tego typu poezja, czyli ta poezja, którą z bardzo subtelnym albo mniej subtelnym cudzysłowem nazwiemy poezją mistyczną, czy ona zajmuje się przenoszeniem tego z tamtego świata na ten świat, czy z tamtego królestwa do tego królestwa, że wtedy tak, mogę odpowiedzieć tak, ale właśnie w takim ścisłym
rzekłbym, bioelektronicznym znaczeniu, że to nie opowiadamy sobie konsolacyjnych bajeczek, tylko staramy się, no tak jak robił święty Jan od Krzyża, zbadać, ale nie dlatego, żeby badać, tylko żeby się zbliżać, czym jest to, czego doznaje umysł, czego doznaje dusza, co się dzieje z ciałem akurat poddanym takim, a nie innym warunkom, bo nie chcę powiedzieć ćwiczeniom, bo tak moja książka się kończy ta analogią do ćwiczeń duchowych. Że to jest coś takiego. Tak jest. A jeszcze pana zapytam, czym się różni, bo pan pisze o ekstazie, czym się różni ekstaza poetycka od ekstatyczności? Bo to jest ciekawy też wątek. Czy poeta zawsze musi pisać w ekstazie? Bo pan też dotyka problemu, czym jest w ogóle prawdziwy wiersz. To bardzo, bardzo radosne, rzekłbym, dla mnie pytanie. No nie wiem, jak pisali inni poeci, bo nie chcę się odwoływać do tego, co o różnych swoich doznaniach, natchnień napisali, bo to można bardzo ładnie fantazjować na ten temat. Z moimi kolegami, których mógłbym też o to pytać, mało na ten temat rozmawiałem, raczej uważając, że to jest taka sprawa delikatna, bardzo intymna. No więc w końcu mógłbym się odwołać do siebie i mógłbym powiedzieć tylko o swoim doświadczeniu i tutaj odpowiedziałbym bezczelnie. Zdaje mi się, że żadnego wiersza nie napisałem w ekstazie. Niezależnie od tego, że one bywają ekstatyczne i rzeczywiście odwołują się do czegoś, co można by nazwać przeżyciem ekstatycznym, co można by nazwać ekstazą. W tej chwili się zastanawiam, kiedy z kompozytorem i świetnym pianistą Eszteneim improwizowaliśmy, bo to była taka idea festiwalu Non Sola Scripta, gdzie odbywały się improwizacje różnego typu. Ja miałem szczęście właśnie z nim improwizować. Byłem przerażony, zaproszony do tego, czy zechciał wziąć udział w takim festiwalu. Tak, tak, oczywiście. Ale jak się dowiedziałem potem, że mam z nim improwizować, ale i to nie, że on będzie osobno improwizował jako pianista i kompozytor jednocześnie, a ja osobno jako poeta i aktor jednocześnie, ale że mamy to robić razem. No to mnie przeraziło i jednocześnie no, zachwyciło. Bałem się tego dnia. Umówiliśmy się na próbę, oczywiście wiedząc, że ta próba nie może być próbą tak, jak się przygotowuje coś, co jest gotowe. Był temat i tym tematem, jaki zaproponowałem, było przemienienie. I mniej więcej powiedziałem, jakie piętra sobie wyobrażam w tym, a no ale tyle. I spotkaliśmy się pierwszy raz, bo tak, ja oczywiście znałem jego pianistykę bardziej niż twórczość kompozytorską.
No ale ze słyszenia, takiego pośredniego, bo nie byłem na żadnym koncercie wcześniej. I spotkaliśmy się. No i teraz trzeba było, bo to się odbywało w kościele uniwersyteckim, wybadać, jaka jest akustyka, gdzie mamy stać, kto, gdzie będzie stał. On zapytał, czy ja gram. Ja mówię, no jak ignorant, zawsze tam kiedyś coś brzdąkałem na fortepianie. No to czy mógłbym usiąść i zagrać, bo on musi posłuchać, jak to w różnych miejscach brzmi. Więc ja coś tam pograłem, potem on wrócił do klawiatury i nagle zdziwiłem się, że słyszę fantazję na temat improwizacji, na temat tego, co ja tam podgrywałem sobie tak byle jak. Mówię, ojej, to my siebie słyszymy. No to dobra, a to teraz wypróbujmy, jak to będzie, kiedy będziemy razem. No i zaczęliśmy improwizować. Ale to była próba. Tak wdaliśmy się w tę improwizację, że to się ciągnęło, skończyliśmy i nagle uświadomiliśmy sobie, no tak, ale byśmy to już właściwie zrobili. To było niesamowite, bo to jest coś takiego jak obecność niemal wszystkimi zmysłami w tym. I obaj baliśmy się, jak to będzie, jak teraz musimy to zrobić przed publicznością, ale to już coś całkowicie innego. Ale obawy zniknęły już po pierwszych taktach i tu mogę powiedzieć tak. Więc to, co było wyimprowizowane, to z całą pewnością było ekstatyczne, czyli, bo to musiało być ekstatyczne, nie ekstatyczne, żeby było ekstatyczne, tylko się w to nie da inaczej wejść. Ja nie chcę tutaj szukać jakichś analogii, bo to jest tak, jakby kogoś w sprawie najbardziej intymnej, jakim jest akt miłosny, zapytać, czy jest ekstatyczny, czy nie jest ekstatyczny. Że to dotyka aż gdzieś takich sfer, czyli takiego transferu, transmisji. No, niesamowite, tak. To tutaj, tu mogę to potwierdzić. Bardzo dziękuję za tą odpowiedź. Panie Bogusławie, jeszcze wypada, żebyśmy porozmawiali na temat tego, dlaczego w twórczości Juliana Przybosia bardzo istotne, a właściwie najważniejsze jest słowo ty, ten zaimek osobowy. Ja tu może zacytuję Przybosia. Gdybym był skazany tylko na jedno, jedyne słowo, pierwsze i ostatnie, które bym wybrał i wypowiedział ty. O tym zresztą mi wspomniała niedawno Uta Przyboś w rozmowie. Dlaczego właśnie, czy ta pełnia człowieczeństwa musi się uwydatniać w tej relacji ja inny, ja ty? I najkrótsza odpowiedź jest tak, tak, tak. To moje tak jest bardzo mocne. Tym mocniejsze, że moje całe doświadczenie, czy całe doświadczenie tego czasu, który dane mi było dotąd przeżyć, potwierdzało to w sposób absolutny, bym powiedział. Również wskazują na to te moje ostatnie książki, fakt, że moi bohaterowie nazywają się albo ten, albo ten tamten, albo ja ten tamten. To jest potwierdzenie przekonania, że nie znam desygnatu ja. Tak, używam jako pewnej protezy gramatycznej albo
jako czegoś, co przywrócone mi zostaje, ale które ja dostaję, dostaję to ja od ciebie, czyli tą instancją, jakakolwiek ona jest, czy jest ona instancją wyższą, czy jest ona instancją intymną, czy jest ona instancją mojego sumienia, czy instancją mojej duszy, jest ty. Dopiero przez ty, przez ciebie mam jakieś, mówię jakieś, nie żeby unikać określenia, tylko mówię jakieś jako ten plan ogólny czegoś, co mogę nazwać ja. Nawet kiedy zaczynam zdanie od ja, to jest ja pomocnicze. Pewnie, że odwołuję się do tego, co gdzie indziej nazywam mnością, do jakiejś mności, czyli do jakiegoś mnie. Ale w tym, co to mnie, czy tego mnie, czy to bardzo szerokie mnie stanowi temność, jest ty, jesteś ty. I to nie tylko jest to ty bliskie, to ty, które przywołuje miłością, bo przecież i też mówię o miłości nie tylko jako o tym stanie, który poszerza ten fenomen zakochania czy zakochania się, ale mówię o miłości także tej nanosekundowej, tej kiedy to jest ta dyspozycja tęskniącego mnie do przyjęcia od ciebie tego, co pozwoli mi poczuć to ja, to dane mi od ciebie ja. Zresztą to ja nawet w tym najpierwszym doświadczeniu, tym doświadczeniu dziecięcym, czy nawet powiedziałbym dziecięco-niemowlęcym, to jest obdarowywanie. Rodzę się bez ja. Długo jestem bez ja. W takim sensie ty, również ty jako testament, ty jako powierzenie tego wszystkiego, co mnie zbudowało, co zostało mi dane, ma taki wymiar. Tak, ty. To Panie Bogusławie, ja teraz zapytam, troszeczkę zejdziemy na ziemię z tych tematów takich metafizyczno-mistycznych. To też mnie interesuje. Jaki był stosunek Przybosia do komunizmu? Może to jest troszeczkę drażliwy temat, a może niekoniecznie, ale wiemy, że on poparł na początku nową władzę, był uważany za poetę reżimowego, pełnił funkcję, tak? Był posłem nadzwyczajnym, ale wiemy, że w drugiej połowie lat 50. zrzucił legitymację partyjną pod wpływem tych wydarzeń tragicznych na Węgrzech. Jeżeli ja mogę to określać, to nazwałbym to stosunkiem bardzo naiwnym i takim trochę podniosłym. Myślę, że warto na tę okoliczność czytać te jego wiersze, które przy dużym uproszczeniu dałoby się nazwać wierszami socrealistycznymi. Jak one są budowane i na czym się opierają? Kiedy
opowiadałem o tym, właściwie pierwszy raz się odnosząc do tej sprawy, do sprawy oddania legitymacji partyjnej przez Juliana Przybosia i do tego śladu w poezji, przede wszystkim w październiku 1956 w Elegii Tucholskiej we Wiośnie 60. Kiedy o tym mówiłem, w Chicago, usłyszałem zarzut, że to nie metafizyka, ale to jest poparte dokumentami. Ten stosunek, on potem pisał o tym w zapiskach bez daty, nie pamiętam, czy w opublikowanych, czy w nieopublikowanych, bo był taki zbiór, które widziałem jeszcze przed jakąkolwiek publikacją, bo wiem, że część z nich była w miesięczniku literackim ogłaszana, że też pisał o tym, tak by się wydawało podniośle, że gdyby dalej pozostał w tym kłamstwie, nie mógłby tworzyć poezji. Że istnieje coś takiego jak gwiazda, która na to wskazuje. Pamiętam, co mówił do mnie w 1968 roku, kiedy nas odwiedził, jak się odnosił do tego, co się działo w marcu. I tu już jego stosunek był bardzo krytyczny i mówił do mnie jak do kogoś należącego do młodzieży. Oni was wykorzystają. Że właściwie po tym odstępstwie nie wiem jak by się odniósł do siebie z tamtego czasu, ale ciekawą jest rzeczą i ciekawy jest portret Przybosia, który znalazłem w książce Tomasza Jastruna, w relacjach jego kolegów, w relacjach Jastruna, Mieczysława Jastruna, w relacjach zwłaszcza pierwszej żony Bronisławy Przybosiowej. To jest bardzo ciekawe, co ona o nim pisze, bo to ma jeszcze bardzo szczególny wymiar. I wydaje mi się, że on we wszystkim był przede wszystkim poetą, czyli że tutaj też na to tak można by patrzeć, jakkolwiek sądzę, że znaleźliby się tacy, czy są również tacy, którzy potrafią to ująć zupełnie inaczej. Ja ja nie potrafię. Zdając sobie sprawę z tego, że jestem, ja już wiele razy tutaj mówiłem, stronniczy. To Panie Bogusławie, pomalutku zmierzając już do końca, zadam Panu też takie osobiste pytanie.
W jaki sposób dzisiaj przejawia się obecność Juliana Przybosia w Pana życiu? Możemy przypomnieć, że w październiku tego roku dokładnie minęło 50 lat od śmierci Przybosia, także to jest okrągła rocznica, no kawał czasu już byśmy powiedzieli, ale w jaki sposób Pan odczuwa dzisiaj Przybosia? Zdaje mi się, że ja na to pytanie już odpowiedziałem. Znaczy nie, że teraz się chcę wymigać, bo już odpowiedziałem, ale że to jest chyba najbliższe, że pisałem tam, że w pewnych okolicznościach zdarza mi się w południe akurat głośno mówić południe Przybosia, że wracają do mnie jego wiersze, że wraca ta obecność taka obecność kogoś, kto jest blisko, ale blisko w bardzo wielu wymiarach, bo niedawno, ponieważ to też była rocznica roku 20 i tego, co było bardzo gruntownym przeżyciem dla Juliana Przybosia, czy teraz, nawet dokładnie, kiedy wracałem do jego przeżyć z roku 18, bo zastanawiałem się, dobrze, no, gdzie jest ten moment najbliższy łączący mnie z tym dniem, niezależnie od historii i od tego wszystkiego, co ja na ten temat wiem, ale gdzie jest sprawa takiej dotykalnej bliskości, że jawi się to tak. To ładnie nazywał kiedyś Jerzy Nowosielski, nazywa, bo to trwa, rzeczywistością zbawioną. Przy czym znowu chciałbym odjąć temu walor przede wszystkim religijny, mimo że nie uchylać się od niego, ale kiedy ja mówię o takiej rzeczywistości, to mówię o tym, że i tu się trochę do takiego doświadczenia fizycznego odniosę, na które kiedyś niedawno zwrócił uwagę znowu wspomniany tutaj już ksiądz Michał Heller, że okrąg jest całością, koło jest całością, ale kiedy toczy się po linii prostej, zawsze styka się tylko tym jednym punktem, z tym punktem na linii. Więc teraz myślę sobie, że to, co ja nazwałem tutaj za Nowosielskim rzeczywistością zbawioną, to myślę o możliwości bycia w każdym punkcie. O tym fantastycznie powiedział Mickiewicz w Widzeniu i byłem razem na okręgu koła, że był i osią, i był na okręgu, że to jest bardzo specyficzne doświadczenie, właśnie tego typu doświadczenie. Stałem się osią w nieruchomym, a jednak jest tam innego typu ruch. A więc Julian Przyboś zewsząd i z jakiegoś zawsze i czy tego nigdzie, o którym w innym wierszu pisał, że w taki sposób
udziela mi się. No tak, no jeszcze mógłbym to nazwać inaczej i też nie sentymentalnie, bo nazwałbym ten sposób doznawania właśnie miłością. Tak mi się wydaje. A zdarza się panu czasami przeglądać pamiątki po przybosiu? Zagląda pan do jakichś listów, do dedykacji, coś takiego? Nie, nie zaglądam teraz z bardzo prostego powodu, ponieważ zostałem namówiony kiedyś i jakoś przekonywująco namówiony do tego, żeby moje najważniejsze archiwalia oddać Bibliotece Narodowej i tak też to uczyniłem, że wszystkie listy Juliana Przybosia przekazałem, jak również książki z dedykacjami. Bardzo często do nich tęsknię. Poprosiłem o to, żeby skopiowano mi, mam zeskanowane listy, ale na tym, co zostało u mnie w domu, są również i takie, gdzie poprawiał błędy literowe, więc jakoś nie pozbyłem się chyba drugiego tomu, któregoś wydania Linii Gwar, dałem tylko ten pierwszy z dedykacją, a w tamtym to pozostało. Tak, tęsknię, tylko że jest jeszcze coś takiego też w jakiś sposób wzruszającego, mianowicie mój charakter pisma tam w którymś roku, jeszcze jak byłem licealistą, bardzo chciałem, żeby się upodobnił do charakteru pisma Juliana Przybosia. No i rzeczywiście z tego wynikało parę zabawnych sytuacji, bo również takie, że niektórzy byli wstrząśnięci, że Julian Przybyś napisał do nich już po śmierci. Kiedyś, jak chciałem oddać swoje wiersze w rękopisie, a już pisałem właśnie tym charakterem pisma do życia literackiego, gdzie działem poetyckim zajmowała się Wisława Szymborska, która zapytała mnie, skąd mam te rękopisy Przybosia, czy też inny poeta, który napisał Szanowny Panie Julianie, w nawiasie Bogusławie Kircz, choćby się pan ukrył pod nazwiskiem Rabindranata Tagora, i tak bym pana rozpoznał. Więc rzeczywiście było to bardzo, bardzo zbliżone, że nawet ja kiedyś, jak napisałem do domu, a byłem na wakacjach, wyjąłem kopertę ze skrzynki i myślałem, że mam list od Juliana Przybosia, że gdzieś tam to się zachowało także w tym czymś, co jest duktem pisma. Ono się już teraz troszkę zmieniło od tego czasu, kiedy było prawie że identyczne, bo tamten chłopiec uznał, że to jest najpiękniejsze pismo, jakie zna pod każdym względem i jako dzieło sztuki graficznej, grafologicznej. No i postanowiłem tak jak nie wiem, jak artyści kaligrafii, nauczyć się tej kaligrafii. I tak się nauczyłem, więc mam coś również w dukcie. Ale ta fascynacja po prostu pana Przybosiem jest zadziwiająca. To widać, że to jest coś ogromnego. To takie już moje ostatnie pytanie, bardzo tradycyjne, bym powiedział sztampowe. Panie Bogusławie, nad czym pan teraz pracuje? Będzie jakiś nowy tomik poetycki, jakaś książka, może sztuka? Będzie. Nawet myślę, że tak trochę, ja wiem, no tak się ułożyło, że
pewnie w niedługim czasie, w przyszłym roku pojawi się nowy tom poezji pod tytułem Atrakcje i nieszczęścia dla chwilowo żywych, że pojawi się, bo tak to wiem z chęci zaprzyjaźnionego z nami redaktora i zaprzyjaźnionego wydawnictwa. Taki bardzo kapryśny, no taki kapryśny jak wszystkie te kapryśne, które w formie się ukazywały, to był sobie, gdzie są i wiersze, i eseje, i sztuka albo sztuki, nie wiem, bo to kompozycyjnie na razie tak się przedstawia, ma taki kształt, z którego już można wnosić, jaka będzie ta cała książka. No i ukażą się chyba w następnym roku już wiersze zebrane. To taki pokaźny, kilkuset stronicowy tom. No to w takim razie ja trzymam kciuki, no jestem bardzo ciekawy tych wierszy zebranych, to będzie coś myślę wspaniałego, także będę na to czekał. Także bardzo dziękuję panie Bogusławie za rozmowę. My się od razu przyznamy, że mieliśmy poważne problemy techniczne, ale szczęśliwie się udało przezwyciężyć wszystko, tak? Myśleliśmy, że nie damy rady dzisiaj. Bardzo dziękuję za pomoc w tej nieustępliwej, ale wiodącej do skutecznego celu przeprawy. Tak jest, tak jest. Także bardzo państwu dziękujemy i zapraszamy oczywiście na kolejne czwartki literackie online. Dziękuję bardzo.